Sponsorem programu jest producent naturalnych przypraw do potraw. Sklep internetowy www.bellabis.pl. Sponsorem programu jest karczma pod strzechą z Górek Wielkich. Organizator festiwalu Kaczki. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie kochani ludkowie, a witam się dzisiaj z Górek Wielkich w gminie Brynna. Chciałoby się powiedzieć w ten zimowy czas, chociaż zima w kalendarzu to wiosna raczej już na dworze. A dzisiaj będziemy w takiej szumnej karczmie pod strzechą, a czeką nam jest pan właściciel, pan Wiesław List. Witam serdecznie. Witamy. Co, uważamy coś fajnego? Uważamy kaczkę. Kaczka, o, kaczuszka zawsze jest dobro, a że mamy taki czas, słuchajcie, romantyczny, to myślę, że kaczka idealnie się nadała. To co, idziemy ważyć. Kochani ludkowie, są my we wnętrzach, pięknych wnętrzach karczmy pod strzechą. Szef mi Kaś uciekł, ale za to jest szefowa kuchni, pani Natalia Łukosz. Witam serdecznie. Witam. Szef zapowiadał, że słyniecie z kaczki. Tak, mówią. Czy to tutaj prawda, czy to mit? Niech mi pani powie. Nie, no prawda, prawda. Prawda. To moja propozycja, jako że mamy ten czas taki do zakochanych. Luty to jest zawsze taki dobry czas właśnie, że i w przyrodzie pary się łączą, ale w życiu u ludzi jest tak samo. Bez cóż, zrobimy dobrą sałatkę, która będzie przystawką, ale właśnie z kaczką w tle. I do naszej sałatki potrzebujemy seler naciowy, sałot lodowy, papryka, apluzyna. Zrobimy też taki fajny dressing bazyliowy. No i oczywiście pies kaczki, kiedy trzeba odpowiednio zamarynować. Ja mam propozycję, żeby jedna pierś pani wzięła, na drugą wezna ją. I teraz zrobimy takie delikatne nacięcia, nie? Co teraz będziemy z tym robić? Ja bym poprosił tak, sól himalajską. Nacieramy solą nasze kaczuchy. Kaczka lubi sól. Zresztą ona będzie na różowo, więc nie żałujemy. I teraz mam do pani ogromną prośbę, żeby pani jest coś takiego jak papryka wędzona. Ponacierała papryką też wszystkich stron nasza kaczucha. Papryka wędzona to bardzo ciekawy aromat. No i jeszcze jedna przyprawa, a będzie to mianowicie skórzyca, czyli cynamon, ale bardzo ważna rzecz. Cynamonem doprawiamy eno od strony mięsa, bo wtedy jak kaczka będziemy robić od zimnej patelni, to potem będą się to mogło polić i gorzknieć. Nie za dużo. No i co? Kaczka by się teraz musiała troszkę podychać, nas oddamy ją tu i jeszcze, żeby się dobrze zmarynowała, zamacerowała, to ja proponuję skropić troszeczkę sokiem z apluzyny, czyli z pomarańczy. No i kaczuszka se teraz musi poleżeć, niech się troszeczkę pomaceruje. I jeszcze mam do pani prośbę, odrobinka korzenia, czyli pieprzu. Proszę żeby bardzo. Nasz... Dziękuję. Tak. Uwielbiam korzeni o tej porze roku, nie będziemy żałować, tak? Kaczusia nam się marynuje, a my teraz zrobimy dressing do naszej sałatki. 50 ml oliwy, z oliwek, ja to tak na oko wydalał, wydaje mi się, że na oko starka umrzeli, nie? Tak, teraz około 15 ml octu winnego, trzeba to tak na oko, 1/3 do oliwy octu winnego, stara zasada, z 2 ząbki czosnku, może już pani też wsypać troszkę soli tej himalajskiej, domy 2 łyżeczki zymftu, tak, do tego kochani miód, widzę, że tu macie jakiś taki miód rodem z Górek. Zawsze miodu tyle wiele zymftu. Dobra, to mamy. Bazylia suszona. Niech to pani sypie tak. O. I domy jeszcze oczywiście dużo świeżej bazylii. O tej porze roku jest ciężko ją dostać w dobrym stanie. Najlepiej ją tak pognieść. Trzeba to teraz wszystko do kupy zblendować, a potem
zemulgujemy to odrobinką czystej wody. Może pani jechać z tym światem. Myślę, że jest ok, nie? Teraz trzeba było troszkę wody cyknąć. W warunkach domowych tak 50 ml. No, pięknie nam się to zemulgowało. Konsystencja idealna, bo trzeba było spróbować, jakie to mamy. Kochani, tak, dressing mamy gotowy. No i co, teraz bymy musieli no, wszystkie produkty se tu pociachać, nie? Do tej miski. A ja w międzyczasie to może tak, pani się zajmie tymi sałatami, selerem naciowym, rukolą, trzeba będzie to wszystko połączyć, a ja w międzyczasie już będę grillować, a właściwie smażyć nasza kaczka. I zasada numer jeden, żeby kaczka była na różowo, zaczynamy od zimnej patelni, wtedy ta skóra się bardzo fajnie wytopi. I oczywiście od częścika jest skóra. Nie za wysoko temperatura, to się ma tak topić. Absolutnie żaden tłuszcz, bo kaczka ma tłuszczu swojego za tyle. No, kaczuszka wygląda bardzo dobrze. Kaś się tu troszkę cynamonu dostał, ale to nic. Teraz dopiekamy z drugiej strony. To co, sałata targumy? Tak. Seler naciowy, słuchajcie. Kryjemy w takie małe kąściczki. Przypominam, że on bardzo dobrze działa. On właśnie drenuje nasz organizm. Ci, co się odchudzają, to mogą go jeść bez opamiętania, a i gadają o nim, że jest świetnym afrodyzjakiem. Ja bym te kaczuszki już nasze wyłączył. Jest obsmażono z dwóch stron i ona teraz powędruje. Poleję jeszcze marynatką. Niech to tak z tym tłuszczykiem 10 minut pójdzie do pieca, a ja już tu reszta będę ciachać. No już pani jest, dobra. Tak, jestem gotowa. Jadymy z tym światem, ja może myślę, teraz... Myślę, że wystarczy tej sałaty, nie? Tak jest, styknie. Pomarańczka. Żaden kucharz nie bawi się w łobieranie apluzyny, no robi to właśnie tak jak jo. Ciachamy w takie cząstki grube. Ona do takiego fajnego sznytu kwaskowatości. Papryka już pani kreje, ja. Ja już może skropię naszym sosikiem delikatnie sałatka, żeby ona lepiej się przeszła, nie? Teraz rukola. Kiero jest lekko orzechowo. Tak. I papryka. Papryka to ja już sypia. Tak. Drobno kostka. I myślę, że tego ananasa. I ananasa. O, jakiego pani dostała takiego dorodnego. Ananasa. No i ten ananas, słuchajcie, też w takie cząsteczki. Bardzo ważna rzecz, żeby wyciąć z ananasa ten taki drewniały środek. No i teraz najzwyczajniej w świecie lekko odkrowamy. Jeszcze to na pół ciachna. Takie małe kawalątka tego naszego ananasa, kiedy puści swoja słodycz. To będzie bardzo miły akcent z tą apluzyną w tej sałatce, a już z naszą kaczuszką idealnie będzie smakowało. Zresztą wygląda przepięknie. Wygląda przepięknie, a wonią jeszcze lepsze. Kaczuszka mamy gotowo, to co pani Natalio, nakładamy, tak, nie? Tak, ja nakładam sałatę. Dobra, a jotna nasza kaczucha. Zapach piękny. No i wygląd też ma nienaganny. Zaraz pokorza wam, kochani ludkowie. Na czym polega zrobienie kaczki na różowo? Chodzi o to, żeby struktura kaczki była niezniszczona. Kaczka nie może być tłoczona, absolutnie nie. A przy okazji jest bardzo różowo, była krótko robiona, więc będzie soczysto. To nie jest mięso surowe, więc jak się ktoś by specjalnie bał, to się nie musi bać i spokojnie może taką kaczuszka jeść. I kochani, bardzo ważny jest ten tłuszczyk spod tej kaczki. Tak, skropiemy lekko naszym winegretem. No i myślę, że na taką sałatkę możemy zaprosić
do karczmy pod strzechą. Szefowo, zapraszamy serdecznie. A kaczuszka zawsze dobrze smakuje, zresztą z kaczki słyniecie. Wszystkiego dobrego i smacznego życzę. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Jako, że bohaterem naszego programu dzisiaj jest kaczka, to też będzie kaczka na danie główne, ale to już jest wasza specjalność, pani Natalio. Proszę powiedzieć, co to będzie. To będzie kaczka z jabłkiem i z żurawiną, pieczona w winie czerwonym. Już brzmi dobrze. No i podamy ją z kluseczkami szarpanymi. Szarpanymi, takie tak? Będą buraczki dobre. Co z tą kaczką będziemy robić? Ją weźmiemy, przetniemy po krzew. Niech pani tnie, a ją może już wyda jabłko kroł, co? Dobrze. Jabłko ze skórą może być, czy szkrobane? Szkrobane. W kosteczka, rozumiem, ja? Tak, tak. To jabłuszko, tako nie za wielko. A pani zrobiła teraz tak zwane cięcie na książka. Tak, takie kieszonki. Czy jakoś przyprawił pani od środka? No, ja myślę, że z solą himalajską byśmy przyprawili. Dobrze. Jedziemy z tym światem. Jabłko dobrze, żeby było winne, nie? Tak, tak. Do tego. Do środka jeszcze jakieś przyprawy, czy no sól? Damy jeszcze pieprzu troszkę. Okay. I delikatnie kmin. Tego jabłka myślę, że na dwie piersi spokojnie styknie. Myślę, że wystarczy. Jedno jabłuszko. I teraz tak, co do tych jabłek? Widzę tu żurawina. Damy żurawinę właśnie suszono. Suszonej. To taką łyżka chyba spokojnie styknie. I wystarczy. Ta konfitura też z żurawiny, ja? Tak, tak, tak. Też damy dwie łyżeczki. Jeszcze kminku troszkę. Do jabłuszka też dajemy troszkę przypraw. Myślę delikatnie pieprzem. Dobrze. Solą, proszę. To już sola. Żeby to nie było płonenie. I korzeni, czyli pieprz. Tak. I teraz będziemy ładować, ja, ale tak. Mięsko mamy, jeszcze raz przypomnę, na książka przecięte, tak. Czyli niedocięte do końca i rozłożone, ok. I tutaj może bym troszeczkę... Na środek. Tak. Jeszcze? I jeszcze troszkę. I wykałaczką. Trzeba to tak heftnyć, tak. Po mojemu, żeby się nie rozjechała. Nie. Obsmażymy. Można zacząć od zimnej patelni, tak jak poprzednio, nie? Tak, tak. Ten tłuszczyk się bardziej wytopi. No i ja proponuję, pani Natalio, że to, co nam zostało... Myślę, że to dorzucimy do wieczenia, ja też tak myślę. Nie śmi się nic mi trężyć, jak moja uma dyski go dała. Bez tuż dumy to do tego, zalejemy czerwonym winem, a to jak się rozepi, będzie taki sosik. No myślę, że kaczuszki wyglądają... Pięknie. Filmowo. Do Hollywood spokojnie. Co, zalewamy tym, polewamy tym tłuszczykiem. Tak, tak, to jest cała ta dobroć z kaczki. Myślę, tak. Że położymy tam. Dokładnie, a tu mamy te winko. Mhm. To tak na koniec. Trochę tu popukał ta patelnia. Dobrze. To jest ta dobroć. Tego wina więcej, nie? Tak, tak. Zalewamy kaczka. I nie bójcie się, jakbyście chcieli swoim bajtlom coś takiego zrobić spokojnie. Możecie, bo te procenty i tak pójdą do luftu, a zostało smak. To co? Pani z tym idzie teraz do piekarnika, 2 tak. Godziny, 150 stopni, nie? Tak jest. Będzie to przykryte czy odkryte? Jak jest na tym zgrillowane, to teraz przykryć. I to będzie wszystko parowało. Paruje. A jak chcecie mieć krupiącą skórkę, to proponuję potem jeszcze tak na 10 minut przed końcem odkryć. Zapiecze się i będzie idealnie, a my zaraz zrobimy dodatki do naszej kaczuchy. Zrobimy dodatki. Będą to takie szarpańce, czyli mamy tu kilo ziemniaków, ja już to przecisnę. A pani jakby poczuła ta marekwia, ja na grubym tak, oczku. Ja, tak. Do tego domy zieleninka, czyli koperek. I standardowo robimy ciasto na kluski i noże z dodatkami. Tak, jeszcze tu mam dwa ziemniaczki. Tak, jajeczko oczywiście standardowo, przeferlomy se to. Jeszcze jakby pani przesiekała ten koper, tak, dużo kopru, proszę bardzo.
i rozfrylam to jajco. Mamy szkrobek, 1/4, koperek do tego, jakby pani mi tu ciachła. O. I ta marchewka. Nie wiem, może nie. No tak, wsypiemy, tak. Teraz jeszcze gałka, tu jakaś była, nie? Muszka to łofo. Poproszę. Gałki tak, nie za dużo, ale chodzi o to, żeby był charakterystyczny woń. Jeszcze. Tak. Godają, że za dużo gałki, to potem halucynacje mogą być. Damy też troszkę curry, żeby był i kolor, i smaczek, nie za dużo. Troszkę korzenio. Jest tam jakaś korzeni? Pieprz? Ja. Proszę. I jeszcze, pani Natalio, jakby mi pani dała bazylia suszoną. Tu jest z kraja. Zieleniny nigdy za dużo. Szczypta soli. Ale kulać klusek nie będziemy. A jak tak już firlą, to proszę mi powiedzieć, tu w karczmie pod Szczechą króluje jako kuchnia. No, troszkę śląskiej, taka nasza polska. A Śląsko tu na Podbeskidziu, bo co, bo Ślązoków dużo. No raczej, no trzeba się dostosować zawsze, jeżdżą, nie? Czyli kaczka myśla, że jak najbardziej... swoje miejsce tu znajdzie. No i teraz mamy już eleganckie ciasto, prężyste, gładziutkie i potem będziemy formować dodatki. Ciachniemy sobie teraz te buraczki, oczywiście w rękawicach, a ja już sobie tu włączam patelnia i tego tłuszczu dość dużo wlewam i na tym będziemy smażyć nasze szarpańce. Masełko już tu ciachna. Tak. Buraczki pamiętajcie, żeby ważyć w łupinach, a dopiero potem ich obierać. Masło se delikatnie zbrunocymy. Dobra, mamy buraki? Tak. Mamy. Mamy buraków, a buraków. Tak. I teraz tak, mamy tu imbir. Imbiru nie żałujemy. Troszkę korzenio. Teraz te buraczki musimy posolić. Skropimy sobie to cytrynką. Jak sok z cytryny odparuje, buraczki dostaną tej szklistości. Dodamy ino naszego miodu i buraki będą gotowe. A w międzyczasie obejrza, jak tam nasze szarpańce. I teraz tak, tak to szkubiemy wedle uznania, ale żeby to nie było też za małe, mniej więcej tak jak kluska śląsko. Sprawdzimy takiego małego, czy jest, o jest. Temperatura już jest ok. Tak, no, trzeba tego naszkubać i będzie idealny dodatek do naszej kaczuchy. Super. Czym bardziej nieforymne, tym lepszy. No i ja myślę, że do buraczków przyszedł czas na miód. I na koniec damy ciutek korzenio ziołowego. Tego miodu to tak na łoko. Ja tu dał dwie łyżki, więcej nie. Jest pieprz ziołowy. Troszeczkę przyprawimy. No i co? Buraczki za 30 sekund będą gotowe. O, mamy nasze kaczuchy. Kaczuszka się dopiekła już. Pięknie wygląda. Elegancko. No to co? Ja wyciągam nasze szarpańce. One już też są złociste. Na pewno będą bardzo, bardzo chrupiące. Troszeczkę ich osącza. Tak. Mamy dodatki. To co? Możemy składać nasze danie. Obejrzymy, jak w przekroju wygląda nasza kaczucha. Mięciutko, słuchajcie, idealno. Przepięknie wygląda, jabłuszko puściło. Aranżujemy te nasze pyszności. Tak nie za dużo. O, nasze buraczki.
które mogą być na talerzu razem z daniem głównym, bo są to buraczki na ciepło. A zasada jest taka, że jak jest ciepły dodatek, to może spoczywać na talerzu. No i co, jeszcze trochę sosiku? Myślę, że tak. Już nie będziemy przesadzać z tym, żeby go zatrzepywać. Ja proponuję miły akcent zielony. Takie pyszności zrobiliśmy tu w karczmie pod strzechą. Wygląda bardzo dobrze. Ja myślę, że każdy z was musi na ta karczka przyjechać. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Jak wam powiem, co będzie na deser, to na pewno nie uwierzycie. Będą to smażone lody. I wartko się musimy uwijać, bo one się za chwilę nam rozpłyną. Do tego potrzebujemy lody i one muszą być dobrze zmrożone, nie? Tak, oczywiście. Ja teraz wartko ubiją białtko. Będziemy to panierować w białku. I w kokosie. I w kokosie. No i zabieg ten trzeba powtórzyć dwa razy. O, nie musi to być chyba na sztywno. Jest ok. Teraz wartko trzeba kuleczka. Najpierw do kokosu, ja. Najpierw do kokosu. Potem do białtka. Jaką temperaturę usztylować? 180? Tak, myślę, że tak. Styknie, nawet może być mocniejsza, bo to jednak takie szybkie musi być. To chodzi o to, żeby było wartko, żeby się zetło. Tak. I wtedy mamy to gotowe. To ja już tu przyrychtuję talerzyk. I teraz to, co pani tu narychtowała, trzeba będzie zaś zamrozić. Dobrze ściskając, nie? Tak, tak. No. Deser, mogę powiedzieć, do zakochanych, do parki, kiedy przyjedzie. Tak, jak najbardziej. Przy takich większych imprezach czy weselach to deser nie za bardzo się sprawdza. A wesela też robicie? Tak, oczywiście. My tu gistu chlastu, a lody się rozpłyną. Teraz idziemy z tym do zamrażarki i wracamy, jak się fajnie zetną. Lody nam się mrożą, żeby się nie rozjechały. A teraz plonka mleka. Do tego cała tabliczka gorzkiej czekolady. No i żeby była moc w tym naszym sosie czekoladowym, domy tam, kochani, jeszcze chili. Wcale się nie pomylą. To będzie taki pikantny akcent naszej imprezy. Jeszcze rozcieram w rękach. Chodzi o to, żeby sos czekoladowy bardzo dobrze był podkreślony. Teraz mi się to wszystko musi do kupy połączyć. Gorzko czekolada też jest zdrowo, nie? Od czasu do czasu kosteczka nie zaszkodzi. Nasz sosik czekoladowy z bombą ostrości w środku prawie gotowy, a nasze kuleczki z lodami trzeba teraz do oleju i smażymy na złoty kolor, żeby się nam nie rozjechały. No i już wyciągam nasze lody. O, super. To jest kwestia dosłownie minutki. No i kochani, teraz co? Robimy fajny mazik z tej naszej czekolady. Do tego gałeczka loda, trochę świeżej miętki. No i myślę, że takie pyszności to do zakochanych idzie serwować. Wygląda bardzo dobrze. No i przyjeżdżajcie do karczmy pod strzechą, bo takie lody są w karcie? Tak, oczywiście, zapraszamy serdecznie. Teraz... Macie ochotę na smażone lody, jakby wam było za zima, za ciepło, nie wiem. Do tego dobry sosik czekoladowy, idealne połączenie. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Dzięki bardzo za współpracę. Dziękuję owocno. Bardzo. Pani Natalia, szefowo kuchni. No, poszło nam to einzmig, mogę powiedzieć. Myślę, wszystkie przepisy tak. Znajdziecie na naszej stronie www.raczkagotuje.tvp.pl. No i posyłajcie fotki na naszego Facebooka, jako wam wyszły te smażone lody, albo jako żeście spędzili ten magiczny, romantyczny czas, choćby tu w Górkach Wielkich. A my czekamy tutaj na was na festiwal czkaczki. Ja na pewno przyjadę. No to co, jemy, nie w końcu. Człowiek też musi coś spróbować. Miam, smażone lody. A te chili takie fajne, ostre. Pychota mi. Miodzio. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje.
Sponsorem programu jest karczma pod strzechą z Górek Wielkich. Organizator festiwalu kaczki. Sponsorem programu jest producent naturalnych przypraw do potraw. Sklep internetowy www.bellabis.pl.